Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w następnej lekcji z ciągów. I dzisiaj zajmiemy się czymś nieco innym. Dzisiaj zajmiemy się notacją sigma. Sigma to jest grecka duża litera, odpowiednik naszej E. Sigma wygląda w ten sposób. Sigma, tak mądrze i bardzo często się pojawia w jakichś tam książkach, wzorach czy czymś. I sigma oznacza suma czegoś. Suma czegoś. Sigma będziemy używać, żeby sumować. I jak może wyglądać nasza przykładowa sigma? Może być tak, co sumujemy? Przede wszystkim musimy stwierdzić, co sumujemy. Sigma, jeżeli trochę się interesujesz programowaniem na przykład, to sigma bardzo podobnie wygląda do funkcji for na przykład, tak? To tak na marginesie. Mamy tak, zapis taki, że i równa się 1 na przykład, n, u, i. Co oznacza taki zapis sigma? Tutaj na dole piszemy jednostkę, która będzie nam się zwiększać. I to jest nasza jednostka startowa. Na przykład mamy i równa się 1, to jest to, od czego startujemy. To, od czego startujemy. Czyli i równa się 1. I ono będzie rosło aż do n i będzie nam tutaj powodowało, że będziemy dodawać ui, żeby to rozjaśnić. Takie coś, to jest związana jakby forma, żeby nie pisać tych kropek i tak dalej, sumowania, żeby to ładniej wyglądało. To jest po prostu coś takiego, to jest u1, bo i jest na początku równy 1, potem i się zwiększa o 1 i jest równy 2. u2 plus u3 plus i tak dalej plus un, aż dojdzie do n. Tak wygląda właśnie nasze sumowanie. Jeżeli chodzi tutaj, to jest pokazane jakby za pomocą takiego ciągu arytmetycznego, sumy ciągu arytmetycznego zapisaną w sigmie. Żeby nie pisać tych kropek właśnie, używamy takiej notacji sigma. Jak to się jakby odwołuje? Jeżeli na przykład byśmy chcieli nie używać tego u i tak dalej, do takich prostych zapisów sum możemy użyć na przykład, że i jest równe. Załóżmy, że chcemy sumować wszystkie liczby parzyste poniżej 100. No to zacznijmy sobie od dwójki. I jest równe 2 na początek. I ono będzie dążyło do 100. Aż do 100. Czyli jakby mam dodawanie. I dodaję liczby, które wyglądają 2i. Dlaczego 2i? No zaraz zobaczysz, bo chcieliśmy sumować parzyste. I takie polecenie jakby powoduje tak. Pierwsze mamy i równe 2 i od razu to wpisuję 2 razy 2, czyli 2 razy 2, czyli 4. To jest moje pierwszy tutaj wynik. Czyli mam 4. Jeżeli bym chciał, to mogę zacząć właściwie od i równego 0 i wtedy też dwójkę uwzględnię. Jeżeli będę miał i równe 0, no to na samym początku i jest równe 0, 2 razy i jest równe 0 plus, czyli to 0 jakby się nie liczy. I teraz jak i jest równe 1, to mam 2. I jest równe 2, mam 4, i jest równe 3, mam 6, i jest równe 4, mam 8 i tak dalej. No i w końcu i jest, teraz zrobiłem trochę odwrotnie, dlatego że tutaj i będę miał jakby do 200, dlatego że zapomniałem, że ono rośnie. Musimy policzyć, to powinno być do 50. Tak byśmy sumowali, tak jak było napisane, to było sumowanie pierwszych 100 parzystych liczb. Pierwszych 100 parzystych liczb. Tak, zgadza się. Czyli właśnie 2, 4, 6 to jest pierwsza parzysta liczba, druga parzysta liczba, trzecia parzysta liczba, a my chcieliśmy do 100 dojść, czyli chcemy, żeby i nam doszło samo w sobie do 50. Jakby, no wiesz o czym mówię, prawda? Czyli na przykład 40 i jak będzie 40, to będę miał 80 tutaj i 49 to jest 98, czyli plus tam 98 plus i dochodzi do 50, czyli plus 100 i koniec. I taka suma właśnie mogę zapisać w ten sposób, bez tych kropek, żeby to wyglądało estetyczniej i ładniej. Używa się notacji po prostu sigmy. Jakie jest kilka takich właściwości? Sigma jest rozdzielna, czyli jeżeli mam na przykład sumowanie od i równego 1 do i równego n, sumuję jakieś wyrazy ciągu ui z jakimiś wyrazami ciągu vi. To jest to samo, jakbym sumował je po prostu oddzielnie. Jakbym sumował najpierw te wyrazy ui i potem dodał do tego sumę wszystkich wyrazów vi. Tak, to jest bardzo intuicyjne. Wiadomo, że mogę rozdzielić te dwie sumy. Tu mam powiedzmy
raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dodaję raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no to jeżeli sobie je rozdzielę, to jakbym miał raz, dwa, plus trzy, plus cztery, plus pięć. W każdym miejscu mogę tu porobić jakby nawiasy, czyli mogę rozdzielić te dwie sigmy i to niczego nie zmieni, więc z tego to wynika, że sigma jest rozdzielna. A sigma mogę rozdzielić na dwie takie sigmy tego, co tutaj dodaję. Jeżeli mam jakąś stałą, na przykład właśnie dwa załóżmy, tak jak tutaj sobie sumowałem, no to miałem w tym poprzednim, że mam na przykład do n, czyli i jest równe, załóżmy, startuję od jedynki w tym razem i mam na przykład równe k, jakąś stałą, razy ui. Czyli tak jak miałem tutaj na przykład dwójka. Dwójka była stałą, bo za każdym razem mnożyłem i przez 2. To mogę wyciągnąć sobie tę dwójkę tutaj w całym tym przed nawias. Mogę wyciągnąć przed nawias dwójkę. Napisać, że to jest 1 plus 2 plus 3 plus 4 i tak dalej plus 50, prawda? Mogę tę dwójkę wyciągnąć tu przed nawias. Czyli mogę tę dwójkę, innymi słowy, wyciągnąć przed całą sigmę, czyli przed całe sumowanie. Nie dwójkę, teraz tutaj sobie dla ogólnego zapiszę k. Całe k mogę wyciągnąć przed nawias. To jest wtedy k razy sigma, czyli sumowanie od i równego 1 do i równego n z ui. Tak mogę sobie po prostu stałą jakąś wyciągnąć przed nawias. To jest jakby druga reguła dotycząca sigmy. Jest jeszcze jedna, że po prostu kiedy dodawałbym cały czas stałą wartość, na przykład właśnie dwójkę bym dodawał, chcę dodać dwójkę, załóżmy i startuję od 1 do n, chcę dodać stałą wartość, czyli jakby widzisz niezależną od i, to takie coś, to oznacza k plus k plus k plus k plus k i tak dalej i nam wzrasta za każdym razem o 1, czyli jeżeli bym na przykład chciał dodać, tu byłoby 2, a n byłoby 5, to znaczyłoby, że 5 razy dodaję dwójkę, to jest 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, czyli to jest po prostu tak jakby n razy k. Ta kropka tutaj jest niecelowa. Tak, bo jeżeli bym chciał dać 2 plus 2 plus 2 plus 2, to samo co 5 razy 2, 10. No to są takie podstawowe własności naszej sigmy. Co tutaj możemy sobie jeszcze zrobić? Możemy sobie, załóżmy, jakieś takie krótkie zadanie machnąć, żebyśmy wiedzieli mniej więcej chociaż z czym się taka sigma je. No załóżmy, że chcę zrobić, mam taki ciąg. Mam ciąg określony jako 5 plus 2i. 5 plus 2i. Tak będę budował ciąg ui. I mam jeszcze ciąg drugi vi, który będę budował w taki sposób, że to będzie 2 minus 5i. W ten sposób. I mam tak. Zaczynamy. Pierwsze jakieś zadanie, podpunkt A. Mam takie, że mam sigmę, startuję od i równego 1, mam dojść do piątki i będę sumował wartości tutaj wyrażenia tego ciągu u i 5 plus 2i takiego. No czyli mam, to jest po prostu, jakbym to rozpisał, to jest u1 plus u2 plus u3 plus u4 plus u5. Tak, czyli to jest innymi słowy 5 plus 2, bo jest i pierwsze jest 1, czyli mam 5 plus 2, dodać 5 plus 4, dodać 5 plus 6, po prostu tutaj to i mnożę raz dwójkę i dodaję. Tak, 5 plus 8 i dodać 5 plus 10. To jest to. No czyli ostatecznie to jest 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 równa się 55. Jak mogłem to prościej zrobić? Zauważ, że to jest jakby sumowanie wyrazów takiego ciągu, czyli mam znaleźć sumę pięciu wyrazów z takiego ciągu. No i teraz zobaczmy, co będzie się teraz tutaj działo. 5 plus 2i, czyli pierwszy mój wyraz był jaki? Pierwszy mój wyraz był 7. Policzyłem to sobie. Dla i równego 1 mam wyraz 7. Chcę sumować 5 wyrazów, czyli mam 5 drugich razy 2 razy a, czyli 2 razy 7, czyli 14, plus n minus 1, czyli plus 4 razy i tutaj w tej chwili d to jest różnica między tymi wyrazami. Jak widzisz, różnica to jest no, 2i po prostu. To jest tutaj, no, widać od razu na pierwszy rzut oka, bo i jest jedynką,
a 2i i plus 2i plus 2 plus 2, czyli różnicą jest 2. Tutaj widać też w tym ciągu. No czyli mam teraz 5 drugich razy 14 plus 8, czyli razy 22. Skróci nam się, tu będzie 11, równa się 55. Czyli jak widzisz, taka sigma oznacza właśnie tę sumę przedstawioną i to jest dokładnie z tego wzoru możemy również policzyć taką sigmę, kiedy będziemy sumować wyrazy ciągu arytmetycznego. Co jeszcze możemy na przykład z sigmą zadziałać? Może teraz pokażę coś innego tutaj, jakiś sprytniejszy jak w tej chwili. Na przykład, bo jak mamy do 5, to mogę sobie to rozpisać, ta sigma żeby nie pomaga nam tutaj za bardzo, no ale zobaczmy, kiedy będzie, nie wiem, 1000. No nie będę teraz rozpisywał tego na 1000 elementów, prawda? Wtedy rozpisałem, no teraz już bez przesady. I załóżmy, że chcę sumować 5 ui plus 2 vi. Czyli chcę sumować 5 razy ten wyraz tego ciągu plus 2 razy wyraz tego ciągu. I jak teraz do tego się będę zabierał? No zobacz. No, co mogę tutaj zrobić? Co mogę tutaj zrobić? Pierwsza sprawa, jaką robię, no to sobie wstawiam tutaj te ciągi, jakby ten wyraz, wzór ogólny dla tego ciągu, czyli sposób, w jaki tworzę te wyrazy. To jest to samo, co sigma do 1000 i zaczynam od 1, dochodzę do 1000 z 5 razy 5 plus 2i. To był mój sposób, w jaki tworzę, to jest jakby taki przepis, jak tworzę ity wyraz w tym ciągu arytmetycznym plus 2 razy 2 minus 5i, czyli to jest ten ciąg vi. Jak pamiętasz, na początku mieliśmy takie dwa sposoby na tworzenie wyrazów w ciągu. I co robię w tej chwili? No teraz mogę sobie to powymnażać i to właśnie zrobię. Wciąż zbiegam 1000, to jest dokładnie to samo. I tutaj mam 25 plus 10i plus 4 minus 10 minus 10i. Minus 10i. I to jest taki ciekawy przykład, bo tutaj nam się 10i skróci. Mam 29, czyli to jest sigma od i równego 1 do i równego 1000, czyli do n z 29. I co na ten temat mówiliśmy, że to jest jakby 29 plus 29 plus 29, czyli 1000 razy po prostu 1000 razy zsumowane 29. Czyli innymi słowy 1000 razy 29. A 1000 razy 29 to 29 tysięcy. I tak sobie pomnożyliśmy. To tak a propos notacji za pomocą sigma, które czasami jest używane i nie wiem dokładnie, jak to wygląda w średniej u Ciebie, ale po prostu jest to przy pojęciach ciągów bardzo użyteczna litera grecka. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.